Od 4 do 7 czerwca nad Kozienickim Jeziorem odbywała się Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach wędkarskich. Pod honorowym patronatem prezesa Rady Ministrów Ewy Kopacz i ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego. Organizatorem zawodów był Polski Związek Wędkarski Okręg Radom i koło nr 4 działające przy Enea Wytwarzanie. W uroczystej inauguracji wzięło udział 53 dziewcząt i chłopców z 16 drużyn. Otwarcie olimpiady dokonał prezes zarządu okręgu PZW w Radomiu Antoni Chmura. Obecny w Kozienicach prezes zarządu głównego PZW Dionizy Ziemiecki chwalił zapał wędkarskiej młodzieży oraz organizację zawodów. Uczestnikom weekendowych zmagań listowne życzenia przekazała premier Ewa Kopacz. O kozienickiej imprezie opowiada sędzia główny zawodów Krzysztof Chwastek z Dąbrowy Górniczej. Na tę olimpiadę przyjechało 53 uczestników, reprezentuje 16 drużyn z 16 okręgów z całego kraju. Mamy tutaj praktycznie od Szczecin, Poznań, Gdańsk, Wrocław, Katowice, Lublin, Białystok, Warszawa, Toruń, Bydgoszcz, tak cała Polska jest tutaj, tak dokładnie zjechaliśmy się z całego kraju. Jak twierdzi, sport wędkarski to nie tylko łowienie ryb. Tutaj łowienie jest tylko jedną z czterech dyscyplin. Drugą dyscypliną są zawody rzutowe w trójboju spinningowym. Test sprawnościowy, który polega na rzucaniu pijeczką tenisową do tarczy Arenberga. Chodzi tutaj jakby naśladowanie zanęcenia wędkarskiego. Jak każdy wędkarz musi zanęcić łowisko, musi je zanęcić dokładnie w tym miejscu, gdzie chce łowić, czyli celność się liczy, tak samo tutaj jest ta konkurencja. I czwartą konkurencją jest to test wiedzy wędkarsko-ekologicznej. Polega to na wypełnieniu testu, na znajomości regulaminu amatorskiego połowu ryb, na znajomości ustawy o rybacie śródlądowym, na znajomości ekologii, o rybach, o roślinach wodnych. Panu Krzysztofowi przypadły do gustu warunki w Kozienicach i obiecał wracać do naszego miasta. To jest nie tylko nasza wola, ale przede wszystkim wola organizatora, czyli Okręgu PZW w Radomiu. Jeżeli wyrażą taką chęć, a my zatwierdzimy i na pewno w przyszłym roku się spotkamy. Oczywiście to jest pytanie do prezesa zarządu okręgu. Jeżeli wyrazi tylko taką wolę, gwarantuję, że będzie to nas. W piątek i sobotę zawodników czekały zmagania spławikowe, sprawnościowe, testy wiedzy oraz trójbój spinningowy. Najprzyjemniejsze dla młodych adeptów wędkarstwa było oczywiście wędkowanie. Największym połowem mógł pochwalić się niespełna 12-letni Piotr Knap z Lublina, w którego siatce znalazło się blisko 3,5 kg ryb. Nieźle spisała się jedyna kozienniczanka Ola Olejarz, startująca w kategorii do lat 16 i reprezentująca Okręg Radom. Jej połów to blisko 2 kg i szóste miejsce w swojej kategorii. W innych konkurencjach osiągnęła jednak słabsze rezultaty. Zresztą Okręg Radomski był tym razem bardzo gościnny, zajmując ostatnie 16 miejsce w drużynówce. Zwyciężyło Opole przed Mazowszem i Katowicami.